Witam, Fataz Magiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 388. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, jaka Kuldan. Witaj Piotrze. Dzień dobry, wieczór, to wiadomo ja i wszystkim naszym słuchaczom. Po prostu Piotrze, jak, jak znosisz te upały, bo chyba w Polsce tam jakieś plus 40 jest, co? No ciepło dziś było, to fakt, trzeba przyznać, nawet wręcz powiedziałbym, że gorąco, ale teraz wieczorem przyszło chłodzenie, więc zobaczymy, mają jakieś burze być w ogóle. Dzisiaj to samochód, jak jechałem tam gdzieś tam z miejsca, na miejsce, około 3, tym pokazał 35 stopni. No, nie, no ja po prostu, co wchodzę do samochodu, to sauna bo gdzieś zostawię na jakimś, no, no, na parkingu, na otwartej przestrzeni, to się zdąży nagrzać, to jest masakra. Ale to ja, jest najlepsze. Na szczęście jest wyposażone w taką wspaniałą funkcję, że kiedy go otwieram z y, guzika, mm. że się tak wyrażę, i przytrzymam że guzik od otwieranie, to on z automatu wszystkie szyby otwiera. Więc robię to, a... wiesz, już na drugim końcu parkingu, a... <laughs> jak dojdę, to już wleci trochę świeżego powietrza. Myślałem, że masz może coś, jak, 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 jak masz... Y... Włazy na no nie, do statku kosmicznego wchodzisz, to masz tam taką komorę próżniową, nie? Że najpierw wchodzisz, czy zamykasz jeden w i tak dalej, to się. <grym> się tak, na łód łódź podwodnej, nie? Tak, to by się przydało coś takiego. Już to jest w ogóle idealny e, moment, żeby obejrzeć fantastyczny film Baywatch. E, nie wiem, czy miałeś okazję. Nie, widzieć. nie, nie mam zamiaru. To nie jest taki, że. Tak, bo to jest film, na którego, na, na który z córką nie pójdziesz, ale powiem ci, że ja się świetnie bawiłem. Ja to mówię tylko dlatego teraz, tak na początku, bo gdzieś tam e, przeczytałem, że ten film słabo się sprzedaje. E, że przychody z bilotów nie są takie, jakie powinny być i tak dalej, i tak dalej. A ja bym naprawdę chciał, żeby ten, e, e, ten temat był kontynuowany, żeby na przykład zrobili w tym samym składzie kolejną część, bo w, ja się świetnie bawiłem. To jest taki, taki e, rubaszny, e, taki niepolitycznie poprawny, czasami e, z pełen podtekstów potek seksualnych e, humor. I oczywiście to jest... E, po części trochę parodia y, tego oryginalnego y, Słonecznego Patrolu, bo tam wszystkie postacie, które się pojawiają, to oczywiście są z, y, z oryginału, to nie jest jakby jakaś świeża krew, prawda? Ale jest, jest Mitch Buchanan, jest y, CJ y, y, Parker, y, jest Matt Brody i tak dalej, i tak dalej. Tam y, chyba porucznik Stephanie, ale się nie mylę, ja już zapomniałem tak dokładnie tych imion i tak dalej. Kiedyś to tam, Kiedy się oglądało, prawda? Każdy odcinek Słonecznego Patrolu. Pamiętacie, że ja, ja ze tego Patrolu zawsze bardziej lubiłem, znaczy wiadomo, że się oglądało sto lat mm -hmm. temu, ale bardziej lubiłem parodię Słonecznego Patrolu, która się nazywała a, tak, 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 oh, tak, tak, tak. Nie, nie nasz. Wiem, o to, chodzi. Nie, to był taki film, gdzie były właśnie trzy, trzy to... dziewczyny. I był ale koleś, to był serial tam... chyba nawet, To nie? był serial, to był serial. Nie się tak, w ogóle nie ratownik... przyjął chyba, nie? Tylko jeden sezon Znaczy to chyba dwa sezony nawet miało. Tam tak? był taki o. gość, który był ratownikiem umieśnionym Niemcem, znaczy, który mówił z takim niemieckim akcentem, był idiotą, a główny bohater tak jakby był odpowiednik Hasselhoffa mhm. był właśnie koleś z takim brzuszkiem siwym, za bardzo bez włosów, który zachowywał się jak jakiś agent specjalny. Tak, tak, I tam tak. zawsze, zawsze w tym filmie było to takie, właśnie nie wiem, czy to zahaczało erotyka, czy nie, ale zawsze w trakcie filmu była jakaś taka minutowa scenka, że ktoś coś sobie wyobrażał właśnie jakoś bardzo tak, takiego tak, tak. soft, delikatne z, z tym, z lekkim zabarwieniem jakimś erotycznym, ale to był śmieszny, to głupi serial Szybko wygooglałem Son of the Beach. Tak się nazywa. dokładnie. To był... niepamię... Totalnie nie pamiętam, jak to w Polsce się nazywało. Pewnie <laughs> nie, nie, nie chcę zgadywać, bo to w sumie to, to, a ten tytuł jest taki średnio przetłumaczalny, żeby oddać do dokładnie. Nagi sens... Patrol, słuchaj. W o, Polsce Nagi to był Nagi no, Patrol to i wyobraź sobie, że to były trzy sezony. Trzy sezony. Wiesz, co, ja bym chętnie wrócił w ogóle do tego, bo <laughs> ja, jako wielki fan y, słonecznego Patrolu, ja mam wszy... w głowie całe fragmenty tego, e, tego, tego filmu. Ja tam w ogóle. Z... Znaczy, to był serial chyba, który leciał przez ileś tam lat i ja, ja prawie z nim dorastałem. Ja nawet pamiętam, był taki spin-off, nie wiem, czy kojarzysz, chyba Baywatch Night czy Baywatch by Night i ja Mitch tych, yy, taki to, to chyba nie było oficjalny spin-off, ale mi absolutnie się kojarzył klimatem, to o policjantach na rowerach. A to nie, to nie Był kojarzy, taki nie? serial. Nie kojarzysz? Był serial właśnie też w jakichś takich klimatach yy, mm -hmm. ciepłych w Stanach, gdzie był oddział policjantów, którzy właśnie jeździli na rowerach i ścigali przestępców. A myślę, że mogę coś troszkę, tylko nie pamiętam, czy to była, czy było na poważnie, czy to nie na poważnie. Nie, to takie bardziej bardziej na poważnie. Znaczy Aha. na poważnie o tyle, ile Baywatch był na poważnie. No tak, Baywatch, tak, tak. To był raczej serial na poważnie. Natomiast nie Baywatch był na poważnie, tak. Był, był absolutnie. Nie, 300 bardziej, tak. To była w 100% taki, to, pastisz, tak? Komedia, parodia stuprocentowa. I tak swoją drogą nie wiem, czy chciałbym do tego wrócić, bo, bo jednak 17. Od tamu miałem trochę inne gusta i inne rzeczy mnie bawiły. Myślę, że wrócił nie do tego humoru, dlatego że teraz go jest coraz mniej. Już teraz jest wszystko takie. Dlatego właśnie Beerus mi się podoba, bo on, to nie jest od 13 lat i tak dalej. Tam lecą e, e, brzydkie słowa obsceniczne dowcipy, tylko to nie są takie obsceniczne, wulgarne, tylko to są naprawdę takie śmieszne. One nawet są w zwiastunie i to jest bardzo ciekawe, dlatego że taką komedię to się kręci tak, że na przykład daje się jakąś scenę jak to, że improwizują i, i, i później końcowa scena, która jest w filmie, ona ma jakieś ileś tam iteracji i na przykład te iteracje są wrzucane do, do zwiastunów i ja nie mogę się doczekać, jak, jak wiesz, wyjdzie w ogóle Blade Watch Blu-ray, bo na pewno będzie jakaś wersja jakaś super unrated, albo, albo będą wszystkie te outtakes, wiesz, usunięte sceny, jakieś takie, takie rzeczy, które, które później będzie można zobaczyć, bo to no, jest świetna atmosfera, ale naprawdę Baywatch Nights, bo tak się nazywał ten z Davidem Hasselhoffem spin-off, to był jak Mitch Buchanan, wiesz, za dnia jest ratownikiem, tak mi się wydaje, a, a wieczorami jest prywatnym detektywem, więc y, to jest najlepsze, że to w ogóle, nie, w ogóle się nie przyjęło, to był tylko jeden sezon, i, i no, szkoda trochę, no, nie, ale to jest. Wiesz, wiesz tak z, z sentymentem się, wiesz, wspomina te lata 90. I teraz jest wielki powrót, prawda, do tego, no bo to zawsze tak jest, to jest taki cykl, że, że jakby wraca się do takich rzeczy, które powiedzmy tacy ludzie, wiesz, w wieku 30, 40 lat, w danym okresie pamiętają, więc. W tym momencie trzydziestolatkowie tak świetnie pamiętają lata 90. No nie? Jeszcze był taki okres, że prawda, wracało się do lat 80. była ta stylistyka neonowa i tak dalej, to trochę jest, ale zauważ, że już jest takie przesunięcie na lata 90. I strach się bać, nie? że tak sobie, tak za, za 10 lat będzie takie przesunięcie, że wszyscy będą po prostu wspominać, jakie te rzeczy, które były na przełomie, prawda, XX wieku i XXI, wiesz, te lata dwutysięczne, Jakie to były super rzeczy. No ale to jest to jest zupełnie inna na historii. Dlatego ja naprawdę gorąco polecam dla wszystkich, wszystkim którzy lubią się śmiać, właśnie Baywatch, dla fanów rocka, Efrona, The Dario. Zapomniałem, jak się ta dziewczyna nazywa. The Dario. The Dario, ale to jest. No, ta z detektywa, tak? Ona jest bardzo sympatyczna, ona świetnie gra w ogóle w tym filmie, bo ona jest no, samoświadoma swojej urody. I czy ten serial jest, i... czy ten film jest, że tak powiem, rated R? Tak, on jest, on jest zupełnie. dla dorosłych. to są jakieś ostre scenegolizna, bo albo coś na Nie, to nie, tak nie, Tylko nie, nie, przemoc nie, nie, nie. i w ogóle Nie, chodzi no. o język. Chodzi o język i y, tam, tam nie uświadczysz y, y, półsudka, pół że tak wyrażę brzydko. Ale no. wszystko jest oczywiście. Ale słowo zbieganiem jest. No jest, jest. No, no i te ja dziewczyny biegają w, tak w, w, w takich to... jednoczęściowych, kostiumowych y, strojach y, kąpielowych, które, które są tak wycięte, że ja się zastanawiam, jak to w ogóle, wiesz, no ruszysz się, dasz krok, to właściwie wszystko się przesuwa. Więc to jest jakaś fikcja, prawda, czasu, prawda, ekranu, nie? W tym, w tym, e, pod tym względem. No ale tak pomyślałem, że wypada mi, żebym się po prostu ujął za derokiem. Ja wiem, że ten facet nie potrzebuje pomocy, bo jest w ogóle gwiazdą numer jeden. To jest chyba największa gwiazda w ogóle, jeśli chodzi o, o kino, o, o celebrytów, o popularność. I jego wielkość na pewno. Może Cary król jest większy. No tak, tak. No. To <laughs> tak, ale, ale po prostu jakieś jakieś tam te góry tak. czy inne tam, wulkany tak, tak, czy tam co. Jakieś bardzo lubiłem Wina Disla, to e, teraz Win Diesel to trochę tak jakoś nie, nie widziałem żadnego e, filmu z nim ostatnio takiego, który mnie uchwycił, który na przykład nie byłby też e, na barkach wielu innych aktorów, nie, bo na przykład The Fate of the Furious, no to jednak tam jest, e, to jest taki film superbohaterski, tylko że to już jest taka kolejna część, nie? że tu już nie, już nie ma tego tego assembly, tak, czyli tego zbierania drużyny, czyli origin story, to już masz za sobą, teraz po prostu masz kolejne przygody i, e, no, 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 Fate of the Furious jest świetnym filmem no tylko po prostu już tak z tymi oryginałami ma coraz mniej wspólnego, to jest bardziej komedia, akcji, e, to się świetnie ogląda. Ale to, e, to tyle. Czyli oglądajcie Baywatch. A, y, w ogóle a propos, <laughs> nie wiem, czy kiedyś zdarzyło ci się, że na przykład, nie wiem, wkładasz płytę do Xboxa i ci nie czyta w ogóle płyty w Xboxie. Na szczęście nie. No to ja w ogóle, pod wpływem w ogóle ostatniej naszej rozmowy, no nie? jak podsumowaliśmy Target 3, to sobie pomyślałem, kurczę no, ale bym zagrał właśnie w te World Cupy wszystkie. I, i kupiłem sobie właśnie World Cup 2014 Brazil, kupiłem sobie World Cup um, 2010 South Africa. Niestety, tam poprzednie chyba 2006 Germany to już było na poprzednią generację i to już jest trudniej znaleźć, bo, bo szukałem też na starego Xboxa, no ale akad no, nie udało mi się. Ale w międzyczasie pomyślałem sobie, że e, no, sięgnę w końcu po Syndicate. Bo trzeba się przygotować, prawda? Wnowu wrócić ten rytm grania w Asasyny. Wszyscy teraz tak ciepło się wypowiadają na temat Origins, prawda? No, na pewno też e, <grym> e, mimo wszystko jesteś zainteresowany, prawda? Tą, tą, tą no, jestem, jestem, ale wiesz, co jestem zainteresowany, dlatego że nie grałem w Syndicate i w Unity. Po prostu dawno tam nie grałem w żadnego Asasyna. Aha, mimo, że i Origins i Syndicate mam. Fuj, i Unity i Syndicate mam. I dawno nie grałem żadnego Assassina i po prostu mam ochotę pograć w asasyna, ale zanim został zaprezentowany, miałem ochotę ogromną. Aha. Teraz po prostu mam ochotę zagrać tak. w asasyna. nie I nie jednak ja po poczekam na to Origins, nie będę grał w Syndicate. Nie, no bo tam też wiesz, systemy walki, coś tam i mhm. drono orzeł, to wszystko wygląda całkiem określe. Wszyscy ja sobie te wszystkie takie... Ja nie wiem. Jak na mnie dwójka, wiesz, pierwsza część nigdy nie zrobiła na mnie takiego niesamowitego wrażenia jak, jak druga część. I to było właśnie wtedy, kiedy, kiedy odtworzono, ale to już, te, też jest taki bana, bo to już każdy powtarza, nie? Ale no tak, no muszę się powtórzyć troszeczkę, że to jest ten moment, w którym na przykład trafiasz do starożytnego, może nie, bo to średniowiecznego albo renesansowego e, miasta, kompletnie tak wiesz, do, to też do takiej Florencji. I, I te wszystkie budynki, które nadal istnieją we Florencji, jakbyś się tak turystycznie chciał wybrać, to możesz zobaczyć, ale tak będzie dzisiaj w takim naturalnym środowisku, wtedy, kiedy zostały zbudowane, czy wtedy, kiedy nie, funkcjonowały. No nie, nie były tylko pożywką dla turystów. I jak zobaczyłem właśnie te piramidy, jak zobaczyłem tego Sfinksa, który nie był, prawda, odrapany, był z nosem jeszcze i tak dalej. Wygląda tak, jak, jak wyglądał, to mówię. Kurczę, to jest. To jest przygoda życia. Zobaczyć, wiadomo, że to jest wszystko wizja artystyczna twórców gry, ale zobaczyć to miejsce, prawda? Zobaczyć ten Egipt, y, zrobić sobie wycieczkę właśnie po takim wirtualnym Kairze. Y, być może będzie, a nie wątpię jakaś misja w wewnętrzu piramid. Kto wie, no po prostu jestem strasznie podekscytowany tą częścią a y, te takie elementy, że to będzie Ubisoft of the Game to są dla mnie tylko na plus. Bo ja przeszedłem w ogóle Wildlands teraz. Y, ja też, y, ale wymaksowałem. W tym sensie nie robiłem wszystkich achievementów, ja ale ale u mnie po prostu Bolivia y, nie ma już. Znaczy w ogóle nie chcę zadać zakończenia i tak dalej, bo to zakończenie. Ciekawe było bardzo... to, że to zakończenie było zupełnie inne w przypadku skończenia gry i skończenia gry w momencie, w którym pełnej destabilizacji kartelu. Ale widzisz, bo ja, ja nie wiem. Yy... Nie widziałeś, jak wyglądało bez, bez, przed A, ja, ja czekałem do momentu, w którym po prostu ja już wszystko inne oczyszczę i zrobiłem po prostu wjazd na jest no to... słowa na chatę, bo to nie jest chata, no nie, ale to jest to zakończenie jest bardzo ciekawe, bo jest takie, takie prawdziwie którym... odnosi się prawda, do tego, co, co CIA kombinuje i tak dalej. Jak nie zrobisz całego, całej Boliwini, oczywiście, tylko zrobisz tak, że, bo, bo tam jest tak, że chyba są cztery tak jakby działy mhm. działalności przestępczej, wystarczy, że dwa z nich zlikwidujesz i wtedy możesz się dobrać do głównego pana złego, mhm. no to w momencie, w którym wtedy zdecydujesz się zrobić ostatnią misję, to w filmiku, filmik zaczyna się dokładnie tak samo, natomiast w momencie, w którym pada hasło, a teraz będziesz moim szoferem, to e, pada strzał e, i, i, i osoba aresztowana, zamiast być aresztowana, umiera. I Aha. są tego pełne konsekwencje negatywne dla tej osoby, która oddaje strzał. Więc rzućcie sobie jakieś na YouTube, bo jest, to, to nie jest tak, że tam coś zostało dodane, tylko to jest zupełnie inne zakończenie. Jest absolutnie 180 stopni, kompletnie zupełnie inne. widzisz, i, że... y, po, w takim razie po nagraniu zrobimy sobie taki, tylko dla siebie spoiler cast, bo ja, ja cię zapytam zaraz, y, znaczy po nagraniu, co to dokładnie jest, bo bo ja w ogóle jestem zauroczony przede wszystkim jednego prawą wizualną Wildlands, i tym, że, że, że tą grę się bardzo sympatycznie gra, ale gdybym mia, miał ją przejść, jak recenzenci w ciągu, nie wiem, tygodnia, bo to nie wiem, ile to czasu. Znaczy, na pewno został dużo wcześniej grę przed, do recenzji, ale gdybym musiał to zrobić w bardzo krótkim czasie, to ja bym się strasznie zmęczył. Dlatego, że ja robiłem sobie owszem sesje takie czasami, które trwały po kilka godzin, ale ja wiedziałem, że jak. Jak się tak nagram, no strzelam się, zdobędę co mam zdobyć, kogo ko ko mam ratować, ewakuuję tę i tamtą osobę, to wtedy potrzebowałem taką, taki, nie wiem, kilka dni spokoju, robiłem sobie coś innego, wracałem tak z przyjemnością, jakby to był taki najlepszy na 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 rytm do tego, żeby przejść w wildlands. Dlatego na przykład wildlands ja będę w e wspominał bardzo, bardzo dobrze i, i cały czas się zastanawiam nad dodatkami, nie? Tylko teraz powiedzmy. Chcę inne takie gry sobie ponadrabiać, które, które właśnie w kolejce czekają i, i do po prostu wrócę, może być jakaś pomocja właśnie na te dodatki czy na sezon pasa. Dzięki Bogu, wygląda na to, że zaczyna się sezon ogórkowy, więc będzie teraz czas nadrabiania. Tak. Oby. Dokładnie. Trzymam w ogóle kciuki. Tylko, tylko ja planuję w ogóle też trochę narobić zaległości książkowe, filmowe, serialowe. Ja ostatnio praktycznie w ogóle żadnego serialu tak od początku do końca nie obejrzałem. No to ja e, tak, tak i... podzieliłem sobie, że robię wszystko. Gram, czytam, oglądam seriale, słuchaj. Tylko nie śpisz. Się, tak, to jest, coś, to jest coś, co najbardziej <laughs> ograniczyłem, ale jakoś... W ogóle ostatnio zacząłem oglądać serial... Skończyłem Narcos, jest wyborny, polecam wszystkim, Aha. absolutnie, drugi sezon. A teraz oglądam R Riverdale, czy tam Riverdale, czy jakkolwiek... Riverdale, ja. Yeah. No, yeah. yeah, yeah, yeah. Na podstawie tego, tego tam komiksu coś tam... Eee, ja tylko obejrzałem no. może pierwsze 10 minut, ale po prostu znałem, że ja nie mam czasu zaczynać nowego serialu. I, I nie wiedziałem, czy to jest jakiś serial dla nastolatek, czy może coś z twistem, czy coś tajemniczego. Hmm, wiesz co, to jest serial, który, to jest idealny serial, jak to się ładnie mówi, drugiego ekranu. Czyli jeżeli na przykład pracujesz na komputerze i odpowiesz go sobie w tle, to Aha. będzie super, bo raz na jakiś czas podniesiesz głowę, będziesz, będziesz nadążał za akcją, która się dzieje, natomiast z drugiej strony skupianie stuprocentowo tak. swojego czasu i uwagi na oglądaniu jego, to tak nie do końca. Ja, go, ja, ja mówię szczerze, oglądam go na siłowni, więc Aha. jest absolutnie idealny, nie, nie tracę dzięki temu w żaden <laughs> no, 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 sposób no, no. swojej uwagi, yy, ale ogląda się go całkiem ciekawie, ale gdybym miał siedzieć na sofie z żoną i oglądać go, to wtedy bym czuł, że jednak trochę czasu tracę. Tak. On jest niesamowicie wizualny tam. Tam ktoś, kto robi ten serial, nie mam pojęcia w ogóle, jaki to jest wytwórni, yy, czy tam producenta telewizyjnego jest. Yy, na przykład jest strasznie pokolorowany. Masz scenę, tak, gdzie, tak, gdzie tak, przykład tak, jest tak, scena wiesz, pogrzebowa, gdzie wszyscy są czarni, i nagle jedna postać idzie w lśniąco białej sukience, która po prostu wiesz, powie, o, w czy ubranie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie mówię, mówię, mówię generalnie tak wszyscy są ubrani na no jak to pogrzeb. Tak, tak. Jest jedna postać jej sukienka prawie, że świeci Właśnie są bardzo bardzo mocne kontrasty. Jeżeli dziewczyna jest ruda, to po prostu ona prawie, że ma czerwone włosy. Płono, w ogóle tam wiemy. wszyscy są śliczni. Tam są tylko i wyłącznie przepiękni nawet. Na przykład, była postać, która teoretycznie miała być wiesz, jakoś tak poszedwione brzydą, to miała po prostu wielkie okulary, ale i tak widziałeś, że to jest prześliczna dziewczyna, która ma wielkie okulary. Nie? To brzmi jak jakiś taki Więc... oniryczny sen po prostu czy coś. Tym. Ja muszę tak miałem się znaleźć czas na to wszystko. On jest Go... tak potwornie przestylizowany, Przebaś, masz główny, główny bohater, tak jakby jest równocześnie futbolistą, jak i poetą, który pisze piosenki. Nie? Tak. Tam A oczywiście ja... jest w ogóle wątek kryminalny w tle, który o. jest nawet interesujący. Ale mówię, jako drugi serial drugiego ekranu bardzo warto. Jako serial, na który poświęcisz 10 godzin, czy tam 9, bo odcinki trwają między po 40 minut, no to chyba niekoniecznie. No ja w ogóle, jeśli chodzi o, o czas, to po prostu mój palec wisi nad przyciskiem anuluj subskrypcję Prima. Amerykańscy Bogowie się skończyli chyba wczoraj czy No widzisz, wczoraj. to obejrzę chyba tych amerykańskich bogów i, i, i tak podziękuję dlatego, że. Osiem odcinków miało być w sezonie? Być może, tak. Ja, 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 ja widziałem przynajmniej cztery. I e, t, trochę do tej pory. Trochę po prostu zaskoczył mnie e, tą stylistyką, że on jest taki, o, taki ociekający krwią, taki brudny. Jak Hannibal, taki... nie? Znaczy, ja nie widziałem Hannibala, tak. chyba. Tak? Ja nie widziałem Hannibala, ja widziałem tylko parę odcinków, więc się nie mogę wypowiedzieć. Bardzo podoba mi się yy, yy, Środa, tak? Pan Środa? Podoba mm -hmm. mi się cień. Wiesz, to są świetne, świetne postacie. Tak, ci się podoba żona cienia? Tak, średnio. Znaczy, fajny jest ten motyw, prawda, z, z nią. Bo... Musielibyśmy powiedzieć, to był spoiler. spoiler, myślę, że to... warto jednak zobaczyć to samo o co chodzi. Mi się tam podoba jedna z bocznych postaci, ale potwornie mi się podoba. E, Ten Lucky? Tak, Agentka Skali. Aha, aha, myślałem, ma... że powiesz o tym, o tym, tym szczęściarzu, tym lakim. Nie, ty nie, nie. nie, nie. nie. Ma, ma absolutnie wyborną rolę. Znaczy, Czytam książkę, więc ja dokładnie wiem, kim ona jest, no tak, to tak, w tak, serialu tak. nie pada tak, tak na maksa wprost. Tam w ogóle mhm. nie. nie... Nie wszystko tam jest powiedziane wprost, trzeba się trochę domyślać. Może przez, nie wiem, czy przez książkę to pamiętam, czy w książce też to nie było mówione wprost, mm -hmm. ale no, ja sześć odcinków chyba mm -hmm. i mówiąc szczerze mam bardzo mieszane uczucia. Znaczy, on jest... On, jest, on mógłby być jeszcze lepszy, gdyby oni szykowali nie tylko tym ociekającym krwią, prawda, i, i, i takim gorem, bo tam są niektóre sceny, to tam wiesz, wiatra krwi się leją. Tam nie, tam nie ma zupełnie czegoś takiego jak, jak, jak subtelne na przykład odcinanie kończyn, czy rozrywanie ciał i tak dalej. Tam się wszystko pokazuje. To samo jest ze scenami seksu, ale oni bardzo uważają na język. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Się, Oczywiście się przeklinają i tak dalej, ale on jest taki, żeby na przykład nie używać słowa na N, kiedy się mówi o osobach czarnoskórych. I to jest tak, oczywiście to jest wszystko tak w poetycki sposób opisane. Ja nie, ja musiałem przeczytać książkę w oryginale, żeby na przykład wiedzieć. Dla mnie jest ten film, ten serial, on jest, yy, jedyne słowo, jakie mi najbardziej pasuje, to oniryczny. Tam mhm. wszystko wygląda jak jakaś taka mara senna. Nawet te rzeczy. Oczywiście to też wynika z, trochę z historii, która tam jest przedstawiona, tak. ale nawet te sceny, które teoretycznie rzecz biorąc dzieją się jako po prostu normalne sceny, to i tak mają, nie wiem, czy jakieś filtry są nałożone, czy, czy chodzi o specyfikę kręcenia. Nie znam się na technice filmowej mhm. na tyle, żeby potrafić to ocenić, ale po prostu ja mam takie, takie wrażenie, że ten serial jest taki. Jest zupełnie inny niż, tak. niż takie, nie wiem, na przykład, to no co wiemy, obserwuje. wiem, o coś chodzi. i to, wiem, to coś przez coś. te wizualnie, i to przez to, właśnie, takie sceny, gdzie, gdzie masz, no, wiesz, kilkunastosekundową scenę, która skupia się tylko i wyłącznie na tym, żebyś widział, jak krew po czymś spływa, tak? tak? I ta krew jeszcze wygląda tak, jakby to nie była krew, tylko jakby to był barszcz taki buraczany, tak. czysto czerwony, prawda? Wiesz, geniosny. co jest najlepsze w tym wszystkim, że to jest serial, który by w życiu, w, przynajmniej w tej formie, nie, nie, nie byłby. Wyprodukowany przez jedną z, du z dużych telewizji, tam ABC, NBC, Fox i tak dalej, to, to CBS. Oni by się w ogóle za to nie wzięli, bo to jest, to jest temat, który po prostu zbyt wiele osób, powiedzmy, by obruszył. Ale też nie wiem, czy na przykład HBO by go wzięło, bo na pewno ja, mieli, ja byłem mieli pod wrażeniem, okazję. tam była jedna scena, nazwa to tak spotkanie z Ifrytem, która była przedstawiona bardzo tak wizualnie, intensywnie. Mm -hmm. I ja byłem zaszokowany, no bo to nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w, w, w HBO czy, czy właściwie w dowolnej telewizji. To tak. jest trochę temat tabu, który tutaj miałeś wiesz, prosto w twarz nim. Tak, tak, tak. Więc to, to, to totalnie masz rację, że absolutnie nie byłoby szans, żeby to nakręciło, nawet HBO, które seksem i, i przemocą żyje, to ten ser, w tej formie, w jakiej jest. Tak. On, oczywiście HBO mogłoby zrobić zupełnie innych amerykańskich bogów, zupełnie innym stylu, w GroTron. No, ale. Znaczy, Budżet, pompa tak i tak dalej, ale nie ta. Ale. Dlatego ja w ogóle, jeśli chodzi o Prime to ja, ja nie, nie żałuję tego, że, że abonament opłaciłem, bo naprawdę Bosch. Naprawdę polecam Ci bosza Tylko to jest taki serial, który, który jednak warto oglądać, w, będąc jednak w pewnym skupieniu. tak że to nie jest serial taki do. właśnie jak Riverdale, do, na przykład na, na siłownię I, i mi się bardzo podobał. Sniki jest świetny. Hand of God, bardzo, bardzo ciekawy. Jest, jest, jest parę takich ciekawych seriali. Które, które obejrzałem i nie żałuję, że kupiłem, że ale po prostu w tym momencie ja wiem, że, że już nie skorzystam z tej usługi, bo ja nie mam czasu na to. I ja sobie odnowię w momencie, kiedy znowu będę miał taki, taki, taką swobodę, być może wtedy, kiedy powróci czwarty sezon Boscha, więc, więc tu mam problem no nie z tym czasem. No ale oczywiście yy, yy, nie ser samymi serialami, filmami człowiek żyje. Yy, na pewno w coś grałeś fajnego. Piotrze, ostatnio, przyznaj się, w co ostatnio eee, grałeś. Czy mamy zacząć. Bo ja o dwóch rzeczach chciałem się. Znaczy o jednej rzeczy chciałem tobie dopowiadać, bo wiem, że ty chcesz o tym powiedzieć, a o drugiej rzeczy chciałem powiedzieć o czymś, o czym na pewno ty nie grałeś. Znaczy, znaczy czy jedno, jedną czy grę to, bo, bo, jeśli to jest coś, co ostatnio wrzuciłeś jako dobranockę, to bardzo chętnie posyłam nie, o, to tej... o tym też możemy porozmawiać, nie ma problemu. Tak? Bo ja myślałem o czymś. To to tak tak dwa słowa mi powiedz, co ty z tymi ridersami? Riders, a, of the... Riders of the. Riders of the Broken Planet to jest gra, która jest robiona przez studio Mercury Steam, czyli panów, którzy, panów, panie. Hiszpańskie studio, które zrobiło Castlevanie. Tak. Tą taką super razem z Heidi Okodzimą Castlevanie na, na PS Trójkę Xboxa 360, w... która mhm. miała masę scenek. I Riders of the Broken Planet to jest e, mieszanina kilku pomysłów, tylko w przeciwieństwie do tych pomysłów są to pomysły zrobione dobrze. To znaczy, mamy tutaj asymetryczny multiplayer, który polega na tym, że z jednej strony jest drużyna czterosobowa, z drugiej strony jest jeden przeciwnik. Mhm. Mamy tutaj kopowe rozwiązywanie misji przeciwko mobkom, w stylu na przykład nie wiem, Battleborna, czy tam jakiegoś Left for Dead a. a wszystko to jest strzelanina w TPP. Co więcej, mówiłem o Battlebornie dlatego, że tutaj wszystkie postacie, każda postać jest zupełnie inna i każdą postacią się jest zupełnie inaczej gra, ma zupełnie inne zdolności i wszystko jest zupełnie inne. Czyli na przykład mamy sobie pana, którym ja grałem, najbardziej wielkiego typa z gigantycznym miniganem, który rozkręcał i walł z Gatlinga, mając tam bardzo dużo punktów zdrowia i będąc w ogóle maszyną do zabijania. A z drugiej strony na przykład mamy snajpera, który jest, y, potrafi zrobić się niewidzialny, potrafi się gdzieś przykleić w dowolnym miejscu ściany i robi headshoty bez żadnego problemu, ale z, dla mnie bardzo łatwo go zabić. Mhm. A jeszcze z innej strony mamy na przykład laskę, która biegnie z shotgunem. Ale wiesz jeszcze co, co było najlepsze? Jeśli, mhm. wiesz, bo pierwsze co mi się wrzuciło w oczy to ten kreator postaci, w którym tak... Niesamowicie te modele postaci, szczególnie kobiet wyglądały. One były takie umieśnione <gry> tak, troszeczkę ale jak, tak jak, jak... skaczą tam im piersi, jak się biega, i tyłki, mają takie Uch, To wypięte. są, to są dziewczyny właśnie z przełomu lat osiemdziesiątych i 90., Kiedy, kiedy te, 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 ciała były takie bardziej atletyczne, że się tak wyrażę. Że nie były takie szczupłe, jakieś chude i tak dalej. Teraz powiedzmy moda wraca. Tylko jednak były takie troszeczkę bardziej umieśnione, ale nieprzesadnie. I, I jakoś tak bardzo naturalnie wyglądają, nie wiem, jeśli można tak powiedzieć, przy takiej musklaturze, bo, bo tam faceci ta to wyglądają wiesz, jak młodzi bogowie jakieś, też. Kurde, rękę mechaniczną, albo jest koleż, który ma za zęby i tak dalej, więc okay. te postacie też są takie pociągnięte twistem. Mm -hmm, mm -hmm. Faceci, tam też, faceci tam trochę mniej naturalnie wyglądają, bo mają po prostu wręcz yy, boskie sylwetki, takie do, to chyba nie do uzyskania bez bez jakichś takich, nie wiem, specjalnych preparatów typu sterydy i tak dalej, ale, ale super ogóle, wyglądają te postacie. Tam jest sporo cutscenek, to jest też zaskakujące, bo zawsze przed misją i po misji jest jakoś to takie dłuższe i te to... cutscenki są bardzo ładnie zrobione. Mhm. I też jest tam szczypta humoru takiego w stylu właśnie m, takich szybszych gier akcji, gdzie to na przykład jedna postać jest sparaliżowana, którą odbijamy, więc jeden z bohaterów pada na pomysł, że to, metodą, żeby ją pobudzić do tego, żeby odzyskała przytomność i świadomość i w ogóle wszystko, to zakłada jej słuchawki z disko na uszy i odpala to disco na maksa i on tam potem tłumaczy, że disco to prawda do tego, że zaczyna, będzie był szybciej pompowała się krew, coś tam, rytmu, coś tam, plus on po prostu tego nienawidzi. Aha. I kilka chwil później widzimy, jak gość, kiedy zaczyna wszystko ja disco, właśnie. budzi się i rozwala w ogóle to, czym jest mhm. pojmany. To żeby nic nie przedłużać bo tym, bo mamy jeszcze kilka tych to powiedz mi Piotrze, czy to jest gra w accessie czy on jest Gra w trybie zamkniętej bety, można Aha. wejść sobie na stronę Mercury Steam, zapisać się do tej bety albo poszukać, bo w znaczy jest masa miejsc, gdzie klucze się rozdają. Ona jest na wszystkich platformach, znaczy jest na PC, jest na Xbox One, jest na PlayStation 4, e, co więcej jest crossplay, bo jak graliśmy, my nagraliśmy na Steamie i regularnie dołączał nam do drużyny ludzi z konsolą. Czyli tak zwane mięso armatnie. Nie, nawet nie, bo wiesz, to jest TPP, to jest na TPP, co więcej A. tutaj nie, nie walczymy z mobkami. Oczy nie oszukujmy się, klawiatura i <laughs> myszka jest the best in the world. W, tak w jest sposób. Tak? Eee, Naprawdę, też można w grać. Na tą chwilę dla mnie największe pytanie brzmi, jaka będzie forma sprzedaży tej gry, bo to nie zostało jeszcze powiedziane. To jest tak, że oni powiedzieli, że w tym roku, w 2017, będzie pierwszy sezon, który będzie się składał z czterech kampanii fabularnych. Czy to będzie tak, że to będzie free to play i będziemy sobie dokupować poszczególne misje? Czy na przykład będzie tak, bo tam w ogóle jest masa rzeczy do odblokowania, punkciki, trzy rodzaje waluty, nie wiadomo co jeszcze, mhm. więc pewnie to będzie płatne za gotówkę? Czy gra będzie zrobiona w ten sposób, że na przykład pierwsza kampania będzie darmowa, pozostałe dokupujemy? Czy każdą kampanię będziemy dokupywać w ramach Season pasa? Ile Będą kosztować, czy to będzie 5 dolców, czy 20? Nie mam zielonego pojęcia i to jest największe pytanie. Natomiast na pewno z betą sporo, warto się spróbować zapoznać, bo gra jest naprawdę super. Raiders of the Broken Planet. Tak, 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 tak. tak. A jak jest ten drugi tytuł? Zanim przejdziemy do, do tego, tego, w którym graliśmy obaj, to, 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 jeszcze, to jeszcze mnie znaczy. Drugi mnie. tytuł. Yy, gra nazywa się Tia Theodore Awakening, To jest gra, która ah. wyszła na PC. A... W 2015 roku pod koniec. To jest gra w ogóle Polskiego Studia. Mhm. Co jest dosyć imponujące, to jest studio, w którym z tego co ja wiem. Mucha czytałem, się pracują... Tak, Mucha Games. To jest <laughs> Tak, dokładnie, tak. W którym pracują cztery osoby. E, ponieważ w maju, pod koniec maja, na początku czerwca, gra pojawiła się na konsolach, na przykład to Furce, i... Mamy w Cytowurce i z Boksiemanty. Po bardzo przystępnej na... cenie nawet. Bo chyba to jest jakieś 15 funtów, czy tam 30 znaczy, 20 euro. Znaczy w ogóle na PC, to tą grę można teraz jakieś 30 zł kupić, a na, na konsole też ona wyszła w jakieś bardzo, bardzo. W dużej cenie. Mhm. I to jest tytuł, yy, o którym najprawdopodobniej mało kto, kto się nie interesował tą grą słyszał, tak. a jest to błąd. Bo... Wiesz co, ja a, a, a ja słyszałem i nawet trochę, trochę zagrałem, ale niestety w wersji konsolowej jednak dużo czasu spędzasz najpierw, jakby okiełznując sterowanie. Bo jednak to, co wydaje się bardzo szybko i prosto na, na, na myśl i kreatury, to jednak na, na padzie jest dużo trudniej, więc ja, 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 ja nie będę tutaj ci wchodził w słowo, tylko, że, jeśli chodzi o, o ten, ale, ale powiem ci, że, że wiem, że to jest bardzo ciekawa koncepcja, że to jest po prostu takie e, fantazy z nutką naszej słowiańskiej... No to jest takie, bardzo, nie z nutką, to jest bardzo mocno słowiańskie fantazje Ta tak. słowiańskość wy, wypływa niż w Wiedźminie. I to jest takie Natomiast, trochę y... jak cywilizacja, nie? To... A, to jest mieszanina kilku różnych rzeczy. Jak na to patrzymy, to pierwsze, co nam przyjdzie do głowy, to są Hirosi, ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z Hirosami. Mhm. Z drugiej strony mamy właśnie tak jak w cywilizacji 4X, to znaczy mamy sobie naszą osadę i mamy jakieś chodzenie A, po mapie, zwiedzanie, zbieranie środków. Tak. Z trzeciej strony mamy crafting, bo w osadzie żyją sobie Ludmiła, Sylwester, Sławomir i... Sfarok albo ktoś w tym stylu, i każdy z nich zostaje przydzielony do pracy. Swatki tam nie ma, czy tłuk przyzwoitki nie ma i. No, może nie ma. Wiesz, każdy z nich zostaje przydzielony do konkretnego zadania i w zależności od tego, czy jest lepszym na przykład zbieraczem, czy lepiej robi wełnę, czy na przykład robi narzędzia. Największym problemem, i to absolutnie gigantycznym problemem, co więcej, nie tylko ja tak uważam, bo jak zacząłem sobie czytać jakieś recenzje, potem jak sam już pograłem, miałem jakąś opinię o tej grze w głowie. I to też dotyczyło wersji to co jest ciekawe. To niestety gra zaczyna od tego, że daje nam w mordę potwornym tutorialem. Ja wiem, że w przypadku. Mhm. gry, która nie miała jakiegoś ogromnego budżetu i która jest bardzo skomplikowana na poziomie, znaczy bardzo skomplikowana. Ona ma kilka systemów, które są bardzo ciekawe i bardzo fajnie przekładają się na granie, ale niestety przedstawienie tych systemów dla gracza to są godzina, dwie godziny. dużo micromanagementu takich, bo tak jak powiedziałeś, tak. Masz, to nie jest tak, że masz jakieś tam ludzików, których wysyłasz na mapę, żeby coś zbierali. Nie, tak jak powiedziałeś, Konkretnie, znaczy niemal, nie wiem, chyba są zmienia nawet te ludziki. Tak, zmienia, zmienia Mówię z farą Musisz to, im to, dać władniła. broń odpowiednią, czy ewentualną motykę, żeby im się lepiej zbierało, i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest ten mikromanagement do takiego najmniejszego poziomu postawiony. I wszystko też długo trwa, bo to, to nie jest tak, że zakolejkujesz sobie coś na szybciutko, i tak dalej. To, to wszystko to jest w turach, nie? I, i każda tura swój, swój czas zabiera, więc. To, to, jest, to jest bardzo głupie. co tego... więcej, gdyby tego było za mało to na przykład walka jest oddzielną w ogóle turów, karcianką Który ja nie tak, z oddzielnymi zasadami, gdzie dobieramy przedmioty dobieramy, znaczy przedmioty, dobieramy postaci, którymi walczymy, dobieramy postaci wsparcia, tak jakby, to tam punkty życia jest też kolejna dosyć skomplikowana gra. E, I mówię jeszcze, jakby tego wszystkiego było za mało, to tam się dzieje w tle fabuła, która jest całkiem spoko, ale nie jest na tyle spoko, żebyśmy chcieli grać w, ze względu na tę fabułę. No. Ale to wszystko jest nieważne, bo jak przetrwamy te dwie godziny, albo 2,5 pół, albo półtorej tutoriala. I zaczniemy rozumieć, na jakiej zasadzie ta gra działa. I zaczniemy właściwie samemu sprawdzać rzeczy, których nam tutorial nie pokazał, bo tutorial jest na podstawie po prostu wyskakujących ikonek z tekstem. Więc na początku czujemy się niczym w tormencie, gdzie mamy do przeczytania, czy w tym w gdzie mamy do przeczytania masę tekstu. Ale jeżeli przez to przebrniemy i zaczniemy się wgryzać w ten system, w który tam jest, to gra absolutnie nam to wynagradza. Bo mm -hmm. dla właśnie fanów 4 x i, i przede wszystkim ten klimat. Widać, że to nie jest gra, która miała ogromny budżet na grafiki, na grafiki, ale i tak, na przykład, muzyka jest niesamowicie przyjemna i właśnie taka wprowadzająca w ten klimat. Samo w sobie to, że jesteśmy słowiańskim bóstwem, na przykład, możemy grać z Farogiem, czy się tam wieloma innymi, to też jest bardzo ciekawe. I, i też mhm. walczymy nie tam typowo niczym w Wiedźminie, jakieś lesze i tam kurcze inne południce i wszelkie tego typu potwórasy na nas czekają. E, więc jest to gra, która po pierwsze, jest tania, więc mhm. jeżeli już szukacie jakiejś przygody na długie godziny yy, i nie przeszkadza wam brak absolutnie wodotryskowej, olśniewającej grafiki, a, a prawda jest taka, że tego typu gier na konsolach w ogóle nie ma. No to to jest, to tak jest przede wszystkim właśnie yy, główny argument dla kogoś, kto chciałby się zmierzyć właśnie z, taki, z takim tytułem, czy znaczy z, taką, z taką grą, a nie ma, nie ma PC tam. Bo, bo... Ja przypominam sobie, że za starych dobrych czasów, poprzedniej generacji, to było parę takich gier, na przykład Civilization Revolution. Miał tak, swoje to, słony konsolowe, tak, tak. Ale, ale ten gatunek jest, jest, jest taki, że on jakby nie pasuje do konsol. On nie pasuje dla takiego typowego konsolowego gracza, który chciałby tak z marszu niemal zagrać tak dalej. To jest gra, w której trzeba, trzeba się zaangażować. Po pierwsze trzeba właśnie poznać te systemy, z, z, opanować je, przejść niemal kurs taki specjalny, żeby to wszystko wiedzieć, co się dzieje. A później właśnie delektować de się takim no to, tym tworzeniem świata, tam, tak, takim, takim, e, taką strategiczną grą turową właśnie z elementami ekonomicznymi, z tą percianką. To i właśnie tak. wiesz, i budowanie postaci. No jest, tam, jest tam, naprawdę dużo tych systemów. To więcej one no, są na tyle rozbudowane, że granie sprawia ogromną no, przyjemność się wciągnięć, od nagle, będą godzinę, kurde, przeskakiwać jedno za drugim. Co w ogóle dla mnie było najbardziej zaskakujące, to że jak się szuka recenzji, Mm -hmm. po sieci, to właściwie są tylko i wyłącznie pozytywne, albo i bardzo pozytywne. Jakieś ósemki, ja. jakieś kurde dziewiątki, na Steamie w ogóle mostly, czy tam nie mostly, a e, bardzo pozytywne. Przypadek? No. No, no, nie wiadomo, się... nie pewnie nie sądzę, bo nie wiem, pytam tylko. Patrzę, że na Xboxie na, Xboxie na tą chwilę kosztuje 60 zł. No, Więc ja. jeżeli szukacie tego typu gry, czegoś innego niż, niż w to, co się gra, gra zazwyczaj, albo na przykład uwielbiacie klimat słowiański, to warto się nią zainteresować. Obejrzyjcie sobie na, na, na YouTube gameplay, jakieś takie tak, tutoriale, może. Tak. Takie internetowe, właśnie, jakby ktoś wytłumaczył wam rozgrywkę za nim, bo, bo, bo niestety, ale pierwszy kontakt jest ciężki. Ja zagrałem, pograłem godzinę, po czym zdecydowałem, nie, dzisiaj muszę przestać. I wróciłem do niej później. I jeszcze raz do niej wróciłem. Oczywiście to jest zupełnie inna gra, ale ja sobie przypominam, jak. Wiesz, zaczynałem grać to, to, lata temu, prawda? Więc dawno nieprawda, ale w EVE Online, i w, on, w EVE Online tutoriale były tak złożone, że miałeś tam rzeczy, które miałeś robić krok po kroku, ale jednocześnie miałeś takie wideo, które ci leciało z boku i pokazywało ci. Ja już, ja już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale to był, to była, to był naj, taki najwyższy próg wejścia do gry, jaki w ogóle pamiętam. I, i oczywiście tutaj nie ma takiego aż tak y, y, skomplikowania dużego i tak dalej, ale, ale ja. Ja widzę na przykład, no nie, że, że, że rozumiem kogoś, to po prostu się może odbić um, od, od uh, Thea. The awakening. Czy to jest gramatika, trzeba podejść, na... z, 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 że podejść, że tak powiem, z otwartym sercem. Trzeba wiedzieć, no i trzeba wiedzieć, czego wiedzieć że spodziewać. masz te dwie godziny, jak mówisz, nie, żeby siąść tak, i od początku tak, odpocząć, ten To trzeba, trzeba ten zainwestować rok. w ten tytuł, i jeżeli wy lubicie tego typu gry, to absolutnie na 100% gra odpłaci wam z nawiązką za ten mm. zainwestowany czas. A to, co szczerze mówiąc, dla mnie jest dosyć imponujące, to to, że to jest gra zrobiona przez cztery osoby. Tak, tak. I to Polaków. Małe studio, kurczę. Polscy siła. Jest. To hmm. jak jesteśmy w Polsce, siła. No właśnie. A propos. I mała studia. Regalia. Regalia of men and... of Monarchs. Monarks, czy an... and of monarchs and men. Poczułeś się jak dziecko właśnie w tej kolorowej grafice i tak dalej. <grym> Nie wiem, chcesz... Bo ja w ogóle zacząłem grać um, w regalie właśnie ze względu na to, że tam jest ten, ten taki e, taktyczny system walki, prawda? Bo, bo regalia na pewno widzieliście... W, w niejednym miejscu, i wspominaliśmy o tym, znaczy w tym odcinku Relacja z Pixela, właśnie o regali, że to jest gra, która, która wygląda jak japońskie RPG, bo ma, ma, ma taką stylizowaną grafikę, postaci tak wyglądają zdecydowanie, ale ją w całości robią nasi rodacy, prawda? Więc ona jest ta wskrość polska pod względem, jeśli chodzi o twórców, ale całość właśnie, ma, takie pierwsze wrażenie sprawia, że to jest. Jakieś japońskie RPG, trochę w stylu Final Fantasy Tactics, jeśli chodzi o walkę. No ale ta grama też to drugie dno, jest bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o, o taki czynnik rozbudowy królestwa. Bo cała historia rodu Lorenów, dobrze wymawiam nazwisko, tak? Mhm, o tak. Zaczyna się od tego, że my trafiamy do takiego już opuszczonego, zrujnowanego zamku i mamy jakby przywrócić mu świetność bo zostajemy jakoś w spadku i tak dalej, i tak dalej, więc żeby przywrócić świetność zamku, to oczywiście trzeba go odbudować i, i trzeba mieć pieniądze na to, trzeba też rozbudować kontakty dyplomatyczne z, z, z innymi królestwami, prawda, i przede, przede wszystkim podbijać różne krainy, czyli wybierać się na takie wyprawy. I te wyprawy są bardzo ciekawie zrobione, bo one em, w taki dosyć, czasami w paragrafowy sposób, bo to najpierw jest tak, że mamy w ogóle rozdział, tak, Pozwolisz, proszę, że to po prostu tak poprzynudzam, a, tak, trochę, żeby opi opisać ją, a później porozmawiamy o wrażeniach, że, że tak mnie nakreśle. Że... Chodzi o to, że po prostu wszystko jest podzielone też na rozdziały, każdy rozdział ma, ma określoną liczbę dni i w ciągu tego, tego rozdziału, czy nie, to można powiedzieć, że okresu, musimy wykonać określoną liczbę zadań. I zwykle to jest pięć, przynajmniej na początku te, te, te pierwsze rozdziały to jest po pięć zadań. I na przykład yy, to może być wszystko, tam, tam jakieś coś zbudować, coś z kimś pogadać i tak dalej. No ale też właśnie yy, udać się na wyprawę. I ze względu na to, że czas mamy ograniczony przez liczbę dni, na przykład wyprawa może zająć nam, nie wiem, 7-8 dni, czy, czasami mniej, czasami więcej. Yy, I zwykle wygląda to tak, że na takiej kolorowej, bardzo pięknej mapie przenosimy się do nowego miejsca. Yy, pojawia się piękna grafika, która nam pokazuje, gdzie jesteśmy, i później wszystko już jest jakby w tekście. I, to, I czasami jest tak, że to jest podzielona cała ta, cała ta wyprawa na, na kilka takich wysepek, które odblokowujemy poprzez jakby przejście pierwszej wysepki. Czyli może się zaczyna od takiej czysto paragrafowej zabawy, że czytamy historię miejsca, do którego właśnie weszliśmy i podejmujemy decyzję, czy coś robimy, czy nie. Czy, czy decydujemy się, prawda, zaryzykować, czy zachowawczo usuniemy się z miejsca, i tak No i oczywiście są takie wysepki ze skrzyżowanymi mieczami, gdzie gdzie dochodzi do walki i to jest właśnie ten taki moim zdaniem najistotniejszy dla mnie element, bo... Oni no mnie... są tam najwięcej czasu moim zdaniem. W tak, tak, no bo sama, same rozbudowanie, bo to, jest, to jest bardzo ciekawe, że to jest, to jest taka gra, która w przeciwieństwie do, do uh, Thea, uh, czyli jest nie nie ma takiego progu wejścia wysokiego, w tym sensie, że nie musisz tych systemów od razu rozumieć i tak dalej, że ten micromanagement jakby przychodzi z czasem. Ja dopiero gdzieś chyba w drugim rozdziale wiesz, opanowałem te, te wszystkie dodatkowe umiejętności i, 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 i jak, jak na przykład rozdzielić, wiesz, jakiś lepszy kwipunek, jakiś lepszy miecz, jakiś lepszy spień, jakieś specjalne przedmioty magiczne i tak Opanowałem wtedy też dyplomację, bo ona jest dosyć prosto zrobiona, ale mniej więcej te wszystkie rzeczy jakby przychodzą tak z czasem i one nie atakują cię tak wiesz, naraz z tym wszystkim. Ale, ale walka, właśnie, moim zdaniem, to jest, to jest coś, co po pierwsze, tak powiedziałeś, najwięcej czasu zajmuje. No i dla mnie to jest taką kwintesencją trochę, e, nie, t, t, trochę tej zabawy, tak, bo, bo jednak w ogóle mnie nie nie, nie, nie porwał ten, ta historia tego, 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 zamku, czy tego, te, tego, co się tam dzieje. Oczywiście tam raz na jakiś czas pojawiają się jakieś takie ciekawe rzeczy, no jak coś tam wyskakuje, prawda, z, jak Filip z pojawia się nowa postać, to jest fajne, to jest sympatyczne, tam jest ten taki humor e, e, ja gram w wersji polskiej, więc nie wiem, nie wiem jak ten humor... By ty grasz w wersji polskiej czy angielskiej? Angielski, angielski, no. Więc, ale na pewno tam niektóre rzeczy się przekładają, bo prawda, te wszystkie dni tygodnia są w jakiś taki śmieszny sposób nazywane i, i y, ten główny bohater to jest to trochę taki trochę ciamajdowaty i... Potrzebuje trochę wsparcia, no nie? I... Czym powiedział, że ogólnie ta gra jest lekka. Znaczy, nie chodzi mi o, o trudność i skomplikowanie rozgrywki, tylko ogólny klimat. Bo nawet jak tam siedziałem jakieś złe rzeczy, to i tak to wszystko jest podane z Nawet jak nie wiem, jak jest jakaś po, jakiś potwór, który pożarł właśnie 30 osób, to to wszystko jest. No bo oni krzyczeli. <laughs> tak, to wszystko jest taki. To taki, to taki, taki taka, taka nitka absurdu jest trochę w te postacie są takie dosyć bardzo kolorowe. E, wiesz, zaczynamy właśnie, tam jest. Oj. Nie pamiętam wszystkich imion tych, tych przyjaciół, z którymi zaczynamy. Tam jest Gwendolyn, tak? Kate jest chyba. Siostr siostry, take. tak. Tak, Siostry i, i oddany rycerz. Tak, i ten oddany rycerz, ja go bardzo lubię, dlatego że on jest jakby u mnie w zawsze w podstawowym sk składzie. I sama walka wygląda tak, że wystawiamy do czterech e, postaci, tak? To chyba się nie zmienia w, później, w późniejszym tym. Znaczy, możesz mieć większą paletę, prawda? C mhm. Która z tobą się wybiera na na wyprawę, co się przydaje, bo jak ktoś ci zginie, to nie musisz, prawda, się martwić, że musisz gdzieś odpocząć, czy tracić dzień na, na regenerację tej postaci, tylko po prostu masz kogoś w zastępstwie. I to jest fajne, ale wolałbym czasami, bo są takie walki, wystawić przynajmniej z pięciu albo z sześciu chłopa. Tak, zawsze i... chciałoby się sześciu wystawiać. Tak, bo powiedzmy, ja już, ja, ja na razie gram powiedzmy taką konfiguracją, że mam tą dziewczynę od, od Magii Ognia, nie wiem jak ona się nazywa, Gwyn? Nie, Gwyn. No mhm, yy, wiem. No, jakoś tam. Tak. Nie mam w ogóle pamięci Damien to jest niesamowite. Mam właśnie tego wiernego rycerza. Oczywiście wystawiam Keja, chociaż nie zawsze, nie, nie trzeba, ale ja, ja przyda mi się ta jego taka podstawowa umiejętność yy, wzmacniania osłony, prawda, swoich więc ja to trochę traktuję jako takie swoiste No i oczywiście mam takiego wielkiego zakutego rycerza, taka wchodząca zbroja, nie, też na pewno kojarzę, taki jak, jak mm -hmm. czołg, który, prawda, zajmuje aż cztery kratki, jak się porusza, więc to jest moja podstawa drużyna I, i przyznam, że y, walka na przykład w wikingach dużo bardziej mi się podobała. Y, była taka y, bardziej, bardziej taktyczna, moim zdaniem, właśnie że może, że te, te, te pola to były takie heksagonalne, więc tam było, I, no, wiele rzeczy, prawda... Y, na, na większej przestrzeni można było zorganizować, tak? Zaplanować. Tutaj wszystko jest jednak na tej małej planszy. To jest taka mała plansza. Bardzo. Znaczy, ja nie wiem, czy to się w ogóle zmienia później, bo to pewnie pierwsze przysłanie. Nie, przyszedł. nie, nie, raczej w większości to są, tak, w większości to są, to są małe plansze. Dosyć. I na tych planszach pojawiają się różne przeszkody, jakieś gałęzie. Że... Jedno, co się zmienia, to to, że poziom trudności mocno szybko idzie w górę i mm, to jest bardzo ciekawe porównanie, dlatego że walka w Witingach faktycznie była ciekawsza, natomiast tutaj ta walka w którymś momencie zaczyna. Wymuszać na tobie bardzo dużo myślenia. I wręcz niektóre walki, niektóre pojedynki są prawie, że logicznymi zagadkami. Tak, tak, tak. I oczywiście mam tutaj nie do końca to jest logiczna zagadka, bo to nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie, tylko przez to, że mamy mnogość postaci i mnogość ich ruchów i zachowań i tak dalej, to można różnie do tego podejść. Mhm. Zresztą ostatnia walka jest, jest ekstremalnie specyficzna. Tam, tam tak po prostu grając, najprawdopodobniej się nie uda przejść jej. Oczywiście znaczy, ja, ja, ja na początku miałem niesamowitą trudność w ogóle w. Znaczy, to jest ciekawe, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak podstawowy, zwykły atak, nie? że te postacie, niektóre, znaczy niektóre postacie mają coś w tym stylu, dlatego, że, że jakby, e, te, te, te umiejętności nie mają takich długich cooldownów, tak? że przeważnie jak, ją, jak, jak z, taką umiejętność użyjesz, to ona się odnowi do następnej tury i e, nie ma z tym problemu, ale są takie właśnie e, umiejętności, które możesz tylko na przykład raz na dwie, trzy tury użyć i, i to jest problematyczne, że nie ma takiego zwykłego ataku, tylko że czasami to wychodzi na to, że jednak y, jest taki zwykły, atak, tylko że na przykład on zajmuje tylko, nie wiem, y, zadaje 60% obrażeń. Że nie ma takiego zwykłego ataku, który zadaje dokładnie tyle, ile powinien zadać, na przykład nie wiem, 100%, każdy ma jakieś. Tak, to się taki... od postaci zależy. Ja tak. są na przykład ten rycerz, o którym powiedziałeś, jest dokładnie takim gościem, który ma raczej zwyczajne ataki. Mhm. A na przykład są postaci, które, nie ja, ja wiem w którą kwestię dyplomacyjną poszedłeś, mhm. ale z jednego, z jednego tego, jak to nazwać, z naszych sąsiadów, bo to chyba tak można powiedzieć, tak? możemy uzyskać, jeżeli będziemy najbardziej przyjazni z nimi, możemy uzyskać taką postać, która to jest taka pani, która wygląda jak seksowna bibliotekarka mhm. i ona ma kuszę, i jak ją sobie rozbudujesz, tą jej postać i tam odpowiednie skilly poustawiasz, to ona była absolutnie mordercą. Ona u mnie zadawała obrażenia typu tam 800 y, jednym strzałom, nie? Piotrze, y, z kim muszę wejść w te kontakty takie? Właśnie tam? nie pamiętam, bo tam jest o. tak, że są ci. Y, 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 tak, na pewno, bo to jest tak, jest jeden konflikt pomiędzy tymi tak jakby elfami niebieskimi i kimś jeszcze, to to mm -hmm. nie są ci drudzy, i później jest to tam Empire. Tak. E, tak jakby te krasnoludy i ci drudzy to są nie, nie ci krasnoludy, to ci drudzy no, mm -hmm. no muszę, muszę w takim razie gdzieś pogooglać sobie bo, e, znaczy, tak jak mówię no, ja jestem, już przyzwyczaiłem się do, do, do tej drużyny którą mam i tak jak powiedziałeś e, czasami te walki wymagają od znaczy e, nie mam prostych walk takich super prostych, bo, bo jak, jak będziesz każdą walkę traktował właśnie jakby była prosta, to, to bardzo szybko się na tym przejedziesz że ktoś ci zginie, coś tam się jakiś błąd popełnić, nie, trzeba się pilnować jest, bardzo często zmieniają się reguły zabawy znaczy na, na zasadzie że po prostu nie wiem, pojawia się jakiś nowy przeciwnik który nie wiem ma jakąś monsterę a potrafi cię, nie wiem, jednym strzałem zabić i nagle a nie na pojawia sobie... się zupełnie inne zadanie tak i pojawia się na przykład, Trzeba to, po prostu uciec z planszy tak tak dokładnie trzeba zabić tą mi tą konkretną postać i uciec z planszy a jednocześnie wiesz nie, jeśli będziesz się bawił na przykład nie wiem w zabijanie innych e, e, potworków to okazuje się że one Jakimiś takimi farami co które nad napływają i nie jesteś w stanie nic zrobić więc musisz tak tak to zaplanować od początku, od już od, od pierwszej tury, żeby odwrócić uwagę, tak? No wiesz, tak pociągnąć, wiesz, tak naprawdę, jak powiedziałeś, czasami to, to są takie małe taktyczne e, szachy z, z specjalnymi umiejętnościami. I ja wiele razy, no bo to jest coś to jest ciekawe, że nie z każdej walki na przykład można się wycofać, jeśli na przykład wcześniej nie zasejwowałeś... E, a zasejować można tylko w obozie, i tylko w, na placu chyba tam zamkowym, właśnie w tym, w tej, w tej, w tej, w tym królestwie, to czasami możesz dużo, dużo stracić, wiesz, progresu. I, I ja miałem takie sytuacje, że po prostu chyba z, z godzinę siedziałem, to no wiesz, no z, zanim poznałem prawda, ten system, no nie, to mi się zdarzało, że, że godzinę siedziałem nad walką, i w końcu dało mi się, prawda, jakby ją rozgryźć, nie? Właśnie tak jak że łagł głowkę, główkę, że udało mi się wygrać e, tę potyczkę, bo e, wiedziałem, że nie mogę odłożyć tej gry, bo stracę po prostu, wiesz, te poprzednie jakieś spotkanie i tak dalej. Nawet, wiesz, czasami wydawało się, że, że powiedzmy straciłbym tylko pół godziny, czy coś w tym stylu, ale jednak, wolę jednak przejść te, e, ten, ten węzełek w tej, w, tym, w, tej, w tej danej wyprawie, żeby już mieć spokój i, i prowadzić, ale jest, jest ciężko, jest ciężko, Niemniej nie spotkałem się jeszcze z właśnie taką, z taką walką, która po prostu byłaby tak absurdalnie trudna. A robiłeś trudne dungeony, bo tam niektóre, znaczy te, te, te jak to, ja to dungeonami nazywam, natomiast te, te takie punkty wypraw, gdzie tak. już jak tylko na nich klikniesz, to jest określone, że to jest tam topia czachy, że to jest difficult. Wiesz, co nie, nie bawiłem się jeszcze, nie jestem jakim masochistą, ale tak jak mówię, no ja, 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 ja nie wiem ile jest rozdziałów, ile jest rozdziałów, Piotrze? Sześć. No to ja jestem mniej więcej w połowie, mi się wydaje, że Pamiętaj, jestem To w... gra jest mniej więcej na dwadzieścia 3... kilka godzin, dwadzieścia, dwadzieścia No chyba, że się tak trochę lami, tak jak ja troszeczkę lamiłem na początku, to ci się może wydłużyć tak o jakieś pięć godzin co najmniej i tak, tak. No ale to jest bardzo sympatyczna gra, trzeba przyznać, prawda? Że jak jak ja... ci się spędziło te dwadzieścia godzin? Och, bardzo dobrze, ja się wybornie bawiłem, natomiast co jest tutaj istotne, to ja wiem, że nie powinno się przeliczyć w żaden sposób tam, wiesz, złotówek na minutę spędzoną z grą, Boże, ale przez to, że rynek gier jest teraz tak niesamowicie ogromny, i tak dalej, to moim zdaniem warto brać pod uwagę cenę tytułu. Mhm. Jednak inaczej patrzy się na, przynajmniej dla mnie, na jakiegoś walking simulatora na dwie godziny za 80 zł. Tak. A inaczej jednak patrzy się na regalię, która jest grą mm, pełną kontentu, że tak brzmi. Tak, znaczy powiem. nie, no, bo walking simulator taki właśnie tak powiedzieć, na dwie godziny, to jest dla kogoś, kto. To chce przeżyć coś niesamowitego, ale ma mało czasu. A dla kogoś, kto ma ten czas i chciałby na przykład, no nie wiem, zagłębić się w grę, no to, no to Regalia to jest bardzo dobry, właśnie taki, nie wiem, jak to, jakie to równanie, no nie że, że kilogracze o godzinę, że bardzo świetnie się sprawdza. Zresztą w ogóle to polskie wydanie jest, 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 jest świetne, pudełkowe, bo po pierwsze jest, jest dużo tańsze niż wersja wersji elektronicznej, bo chyba kosztuje około. 70 60 złotych. 60 złotych, 70, 64, to Tak. 70. Ale tam dostajesz właśnie jakieś, jakąś mapkę chyba, jakieś tam te papierowe ludziki do składania i tak dalej. To jest takie bardzo sympatyczne wydanie takie, takie prawie kolekcjonerskie, można powiedzieć. Nie? I, i to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo, bo coś takiego to zawsze ładnie stoi na półce, wiesz, przyjemnie, przyjemnie mieć taki te, Coś więcej na tą cenę, prawda? Jak, jak już, tak, już tak przeliczając, prawda? Co, czy się opłaca. Ale z drugiej strony, to jest właśnie to, że dla mnie oczywiście najważniejsza jest walka, bo ja po prostu uwielbiam takie taktyczne rozminki, taki, tak, taki, takie bitwy, i tak jak mówię, no, ci przeciwnicy się non-stop zmieniają, tak? I nigdy, nigdy nie wiesz, będąc na jakiejś wyprawie, co się może spotkać, jaki ty przeciwnika. Czyli te wyzwania, które są oczywiście. Ja się w ogóle czasami zwracam na nie uwagę, bo, to, bo wyzwania to chodzi o to, że po prostu. Masz cel, na przykład masz albo pokonać wszystkich przeciwników, ale masz takie dodatkowe wyzwania, za które dostajesz dodatkowe punkty doświadczenia, jakieś, jakieś pierdółki. Kiedy zrobisz to w określonym stylu, czy na przykład, nie wiem, wykorzystasz... Yy, na przykład Niku Cię nie zostanie trafiony, albo Niku ciebie nie zginie, i jednocześnie, na przykład, nie wiem, wykorzystasz jako, nie wykorzystasz ciosów specjalnych, czy coś takiego. Albo na przykład będziesz zabijał tylko jedną konkretną postacią. Tak, tak, tak. Więc to jest, jest dużo takich dodatkowych elementów, które jeśli ktoś na przykład dojdzie do takiego poziomu wszystkiego, to jak powiedziałeś, to te trudniejsze poziomy, te, 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 te lochy, że jakby jest ta druga, druga no, ale też właśnie jest w tych, że jest mnóstwo tekstu do, czy do, tekstu do czytania, tak, że, że cały jest ten taki kodeks chyba, tam jakieś historie dodatkowe, no naprawdę listy są interesujące właśnie te dyplomatyczne, bo wszystko jest takie podszute nutką takiego podejmowania ryzyka, jeśli chodzi na przykład o, o, o właśnie te kontakty dyplomatyczne, bo dostajemy jakiś list, no nie, z jakimś z, yy, z gratulacjami, prawda? dużo ciekawych super laty w naszym kierunku. No i już tak mówię, no dobra, to tak, już podpisuję z nimi, daj gdzie pieczątka, ale tutaj gdzieś ktoś jakiś liścik dorzucił do tego ten, że to jednak są zdradzieckie tam, tam i najlepiej to jednak ułożycie z tymi, zobaczycie, wiesz, ci są pewniejsi i tak dalej. I to jest i nie, no, musisz podjąć jakieś decyzje. I to jest bardzo sympatyczne, bo to jest wszystko w, w, w tym klimacie, który, no, oprócz tego to oczywiście właśnie są, jest mnóstwo tych dodatkowych postaci, które, e, które poznajemy, rozbudowując ten, e, to, to królestwo, tak, zdobywając fundusze, zdobywając przedmioty, jakieś, e, Potrzebne materiały do, do, do budowania. Po prostu rozwijamy te, te kolejne te regiony naszego królestwa, rozbudowujemy, bo one mają kilka poziomów, więc jakby ten element RPG jest takiego budowania, taki taki. Nie chciałbym mieć simu, ale jest trochę w tym. Ale na, najbardziej mi się podobają właśnie jednak. Walka. No i dwa, że, że postacie są bardzo ciekawe, że świetnie są zaanimowane. Te, te ludziki wyglądają czarująco. Na początku byłem taki. Taki. A. Że te tła nie są takie wyraźne, że one nie są takie, że te tła trochę wyglądają jak, jak szkice, tylko troszeczkę takie ładniejsze, że one nie mają w sobie tego szczegółu, ale wcześniej grałem na pełnym ekranie, a później sobie tak grałem na przykład, tak jak mówisz, na przykład do kotleta, nie? Bo to jest gra taktyczna, nie trzeba mieć cały czas skupionego wzroku w, w ekran, można coś innego też robić i to okazało się w takich 70 że w takim ekranie troszeczkę zmniejszonym, wiesz, te, te tła przestały mi przeszkadzać, w ogóle na nie, nie, zwracia, nie zwracają uwagi i przyznam, że. Regalia mi się pod tym względem bardzo, bardzo podoba, i no, można tylko pogratulować, że, że udało się taki, taki produkt stworzyć. Nie wiem jak dużemu studio, ale. Polish Power, nie? Chcesz coś jeszcze dodać, Piotrze? Czy, czy nie, to... ze wszystkim się zgadzam, co mówiłeś. Dziękuję Ci, Piotrze, w takim razie. Mm. <laughs> Kończymy ten odcinek. To jest taki odcinek, który udało nam się bardzo sprawnie po naszym długim podsumowaniu właśnie 3 2007 więc e, mam nadzieję że e, że wy że jest po prostu troszkę krócej niż normalnie ale przecież e, podzieliliśmy się wrażeniami nad, między innymi w American reale, Godem, i tak dalej więc po, pod tym względem na pewno bogaty więc jeszcze raz A jeszcze mam szybkie pytanie czytałeś tak. y, Hell nie, wiesz, i, i y, na razie sobie odpuściłem, y, dlatego że mnie w ogóle ten pomysł na, na fabule nie, nie, nie chwycił. A teraz tyle fajnych książek wchodzi, wiesz, ja teraz czytam y, maszynę różnicową nadrobiam zaległości sprzed lat, czyli tę klasykę z Dlatego nawet y, tak sobie tłumaczyłem, że te, po tego syndicata sięgnąłem, bo to jest mniej więcej ten sam okres, nie? Druga połowa XIX wieku, rewolucja przemysłowa. No to sprawa oczywiście, y, nie, czytałeś maszynę różnicową. Nie? nie? ale tam jest ten fantastyczny właśnie klimat ten Steampunkowy i tego przede wszystkim te, 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 tej, tej przeszłości, dla, no dla nas przeszłości, no nie, ale tej alternatywnej historii, kiedy, kiedy komputer babydża, czy maszyna etyczna babydża powstała, rozwinęła się i masz w ogóle programistów tak zwanych dziurkaczy, i to jest w ogóle tak rozbudowane, tak sympatyczne. Naprawdę, jak ktoś nigdy maszyny różnicowej nie czytał, to, to powinien sięgnąć jak, naj, jak najszybciej, bo to jest. W tych klimatach lektura obowiązkowa. No, że tak, tak dodam. No ale naprawdę dużo książek jest ostatnio um, na moim celowniku. Część nadrabiam, część, część wychodzi jako nowych, ale to może w następnym odcinku wspomnę. Ale, ale tego helu nie ruszyłem. Hel 3, tak to się nazywa Grzędowiczowa tak, naszej I tak, tak. Na ja zacząłem i nawet jest dosyć interesujący punkt wyjściowy. Wiesz, to mnie ten, ten fragment darmowy, który był, wiesz, ja sobie od niego zacząłem. W ogóle mi nie chwyci, bo to była taka, taki, taki pokazane, jak, co się dzieje z tym światem takim, który jest degenerowanym, że, że wszyscy tylko czekają na te eventy, tak? I to przez eventy się określa, na przykład, nie wiem, jakieś, jakieś nagranie na wideo jakiegoś wybuchu, właśnie jakiegoś samochodu, pułapki, który gdzieś zabija dużo ludzi i tak dalej, jakby, że ludzie potrzebują tej pożywki. I, I są tacy freelancerzy, którzy nic tylko nie robią, tylko po prostu polują na te eventy, żeby je jak najdrożej sprzedać przy niej stacjom telewizyjnym. Yy, które po prostu zrobią z tego, prawda, jakiś dodatkowy yy, Jak patrzysz na to, co się na YouTubie dzieje, to wiesz, tak. No tak, nie no, ja dlatego mówię. Dlatego, ja widzę, co się dzieje, wiesz, ja nie potrzebuję jeszcze bardziej gorzkiej yy, wersji tego, co, co może się stać. Szczególnie, tam, prawda, te pewnie niektóre nazwy tam zostały zmienione, ale wiemy na przykład co się odnosi do czego i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, ty, ty czytasz i rozumiem, że ci się Jestem podoba. Jest to w trakcie, tak? tak. Znaczy, no zacząłem, ale nie jest źle. Wiesz co, ty jak przeczytasz, to, mi, tak, to to cię zapytam właśnie o końcową ocenę tego, że ja nie powiem, że nie sięgnę. Ja jak rzędowicza bardzo lubię za, za oczywiście Pana Lodowego Ogrodu i, i pod tym względem on ma zawsze u mnie kredyt zaufania, tylko po prostu gdzieś wiedziałem, że jakby przez to, że może ten temat nie chwycił, to wiedziałem, że mogę sobie to, to odłożyć na, na później. No i to tyle. To tak nawet jeszcze na koniec się y, taki kocik książkowy z, zmieścił. Tak. E, dziękuję ci serdecznie, Piotrze, e, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby Piotrka codzienniki codziennie sprawdzać, czytać, oglądać, bo to właściwie jest najlepsze źródło e, z Jastunów. Muszę przyznać, że jak ktoś po prostu sobie słucha tylko to, to nie wie, że właśnie też na stronie publikujesz wszystkie te zwiastuny, które można Tak, bo tam tego cała Ja od pewnego czasu też dorzucam różnego rodzaju newsy, takie po prostu newsy, 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 informacje i tak dalej, nie tylko tam, daty premiery i tak ale jednak fakt, że zwiastunów zawsze jest dużo, bo staram się żadnych nie pomijać. Dokładnie. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę www.fantasmagiera.net na Facebooka. Podcast Fantasmagieria na Fanpage dołączać do grupy. E, Fantasmagieria, która jest taką spokojną grupą. Tam mało się dzieje, ale, ale rośnie w powoli. przyjemnie. Tak, 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 tak. Organicznie się rozwija, więc jest naprawdę sympatyczna. Ja Pamiętajcie, podczas... żeby wspierać tamiana na y, jak tam? Na Paypal, co to Pay jest? Na Paypal, <laughs> tak. Ja, ja tutaj y, bardzo dziękuję za, za pomoc. Udało się załatwić hosting. I domenę. Razem to kosztowało 350 zł, bo hosting 300, domena 50 zł. Co mnie w ogóle zaskoczyło, bo myślałem, że trochę mniej wyjdzie, bo w tamtym roku, jak, za, jak przenosiłem serwis, to wiesz, promocyjna cena była i była domena z darmo, A tu się okazuje, że jednak domena swoje kosztuje. I, w, i, I naprawdę bardzo dziękuję. I tutaj wymienię tylko z imienia, ze względu na ochronę danych osobowych, nie mogę z nazwiska. Ale jeśli nie imiona, się na powtarzać, to ja będę te imiona jeszcze raz czytał, dlatego że e, bardzo dużo Pawów wsparło fantasmagi, bardzo się cieszę, że w Pawłach siła taka, ale nie tylko. Więc dziękuję Pawłowi, Piotrowi, Jakubowi, Rafałowi, Danielowi, Rafałowi, Jackowi, Krzysztofowi, Sebastianowi, Wojciechowi, Tomaszowi, Krzysztofowi, Pawłowi, Maciejowi, Pawłowi, Szymonowi, Michałowi, Marcinowi, Sebastianowi, Cezaremu Maciejowi, Danielowi, Sławomirowi, Jakubowi i Dawidowi. I naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, eee, więc przedstawienie nadal trwa. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Więc jeszcze raz dziękuję tobie Piotrze, dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i słyszymy się za tydzień. Hej. Cześć.